Krótko i na temat. Najdelikatniej mówiąc, przez bardzo nieodpowiedzialne działania w budynku przy ulicy Metzgera 10 doszło do naruszenia konstrukcji tego obiektu. Spowodowało to ewakuację mieszkańców. Tutaj cały czas jesteśmy w kontakcie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o tej ewakuacji. Musieliśmy w tym celu uruchomić pewne działania, które przede wszystkim miały pomóc tym mieszkańcom. Na chwilę obecną część mieszkańców znajduje się w wyznaczonych obiektach. Akurat w tej chwili również staramy się kontaktować z tymi mieszkańcami, dlatego że znamy bliżej termin, kiedy będą mogli powrócić do swoich mieszkań. W związku z tym będziemy się starali uzyskać informacje, kto i jakiej pomocy potrzebuje, aby było to dla nich jak najmniej uciążliwe. Niestety to chwilę potrwa, a z tym jest jeszcze związane zamknięcie ulicy Metzgera, gdyż ruch na tej ulicy również mógłby zagrażać konstrukcji tego obiektu. Cały czas staramy się być mieszkańcami tego budynku, oczywiście po konsultacjach z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, aby mieszkańcy wiedzieli, czego i kiedy mogą się spodziewać.